artykuł. Tym razem chciałabym zrecenzować pewien produkt. Może recenzja to złe, duże słowo, ponieważ to są na razie bardziej takie pierwsze testy tego produktu. Jednakże mam już wyrobione zdanie, dlatego że już posprawdzałam wszystkie kolory i część już po prostu użyłam w makijażu oczu. I mam tu na myśli najnowszą paletkę Zoewy, ona się nazywa coś z Taupe, nie pamiętam dokładnie, N-Taupe, tak, N-Taupe. Przychodzi również w takim opakowaniu jak ogólnie reszta paletek. Pokażę najpierw może kolory. Od razu mówię, nie będę robić za bardzo swatchy, z tego względu, że mam świadomość, że telefon mi te kolory pewnie i tak przekłamie. Zresztą jak widziałam swatche niektórych kolorów w internecie, to według mnie one też są przekłamane, czy coś, te kolory są zupełnie inne, więc też po prostu nie będę po prostu się za to zabierać, zważywszy na to, że wiem, że po prostu to nie będzie dobry efekt. Tak się prezentuje paletka. Jest to 10 cieni, czyli tak jak ogólnie jest w tych paletkach. I teraz tak, jak widać, zresztą to też było widać po zdjęciu, więc sobie nie rozumiem zarzutów wobec tej paletki. Ta paletka nie jest jakoś różnorodna kolorystycznie. Ona jest raczej taka w podobnych odcieniach. I szczerze mówiąc, gdy ją zobaczyłam pierwszy raz w internecie jako zapowiedź, nie byłam do końca przekonana, czy chcę ją zamówić. Z tego względu, że po prostu kolory wydały mi się po prostu zbyt do siebie podobne. Wszystko takie trochę właśnie w jedną stronę, przez co no, nie do końca, tylko że jeżeli mam kilka cieni podobnych, to pewnie tak w praktyce wychodzi, że się jakoś człowiek ukierunkowuje na jeden. Po prostu paletka, którą mam inną, mam jeszcze z Zoewy Coco Blend. Coco Blend jest po prostu całkowicie inna i jest przede wszystkim niesamowicie różnorodna. Kolory są bardzo różne i tutaj nie ma raczej decydowania, które z dwóch podobnych chcę wybrać, one są po prostu całkowicie inne. Natomiast ta paletka, raz, że kolorystyka jest bardzo do siebie zbliżona, czyli taka można powiedzieć, że jest trochę nudna. Jest dużo jasnych kolorów, jest też dużo takich właśnie ciemniejszych, ale cały czas zbliżonych. Przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć na wstępie, ta paletka nie zachwyca w pierwszym zetknięciu. Nie zachwyca też, jak robiłam sobie swatche na dłoni różnych kolorów. Przede wszystkim dlatego, że ten pierwszy cień od góry i ten drugi od dołu, po prostu pigmentacja jest praktycznie zerowa, tak jak sprawdzałam na dłoni. I trochę byłam rozczarowana, bo jakby nie patrząc, traktowałabym już tą paletkę nie jako paletka 10 cieni, tylko jako paletka 8 cieni. Więc to już jest takie trochę rozczarowujące. To, co widziałam w swatchach, ten ostatni kolor był często pokazywany jako coś bardzo brąz. Według mnie to jest przede wszystkim bardzo, bardzo purpura, więc też bym się nie zgodziła. Nie zgodziłabym się też w kwestii takiej, że ta paletka jest całkowicie chłodna. Ona oczywiście ma przewagę chłodnych kolorów, ona w porównaniu z Coco Blend jest faktycznie chłodna, ale to nie jest tak, że tutaj osoba, która nie lubi chłodnych kolorów, nic nie znajdzie, dlatego że na przykład ten drugi cień z góry to jest taki, przepraszam, taki duochrom, który jest zdecydowanie w ciepłych odcieniach, to jest taki różo-złoto i te tony złote nadają po prostu takiego ciepłego wydźwięku temu kolorowi. Co dalej? Na przykład ten tu od góry to jest taki, taka cherry z drobinkami złotymi, czyli nad tym taką purpurą. I również cherry jako kolor taki neutralny, jak i biel. Jednakże właśnie te drobinki złote powodują takie ocieplenie tego koloru. Co jeszcze muszę powiedzieć? Muszę jeszcze dodać to, że ta paletka ma naprawdę bardzo dużo takich odcieni, bym powiedziała, szarości, fioletów, fioletoszarych, purpurowości. I powiem tak, jeżeli ktoś dostaje tą paletkę i uważa, że ona jest chłodna i jest zaskoczona, to ja jeszcze nie rozumiem tego, dlatego że o ile Coco Blend, wiadomo, jest paletką typowo ciepłą, o ile ta paletka nie była przedstawiona jako paletka ciepła, tylko właśnie jako taka paletka bardzo zbliżona i bardzo ukierunkowana właśnie na chłodne odcienie i bardzo ukierunkowana na takie szarości, właśnie fioletowości. No jakby nie patrząc, takie fioleto kolory są takie momentami takie właśnie chłodno-sine, więc to jest myślę taka paletka bardziej dla osób, które się ukierunkowują na takie kolory. I powiem tak, ja mam taki typ cery, bym powiedziała, dosyć neutralny. Wydaje mi się, że pasują mi i chłodne i ciepłe odcienie, dlatego po prostu ta paletka jest dla mnie fajnym uzupełnieniem, ewidentnie ciepłe, Coco Blend. Poza tym te cienie naprawdę
niesamowicie zyskują w zetknięciu po prostu z okiem, po prostu jak się maluje. I o dziwo, ten cień, który był po prostu miał zerową pigmentację, po prostu naprawdę wygląda prześlicznie na powiece i można powiedzieć, że stanowi cały makijaż oka. No ten różo-złoty jest po prostu cudowny, ma niesamowitą pigmentację, czy pędzelkiem, czy palcem, po prostu jest prześliczny, jest takim właśnie duochromem, w takich klimatach duochromów Make Up Geek. Fajne jest też to, że to jest taki różo-złoty kolor, że nawet może być taką, pewnie, takim różo-rozświetlaczem. Dużo jest takich właśnie fioleto-szarawych kolorów. Ja osobiście takie kolory lubię. Zresztą myślę, że fajnie można łączyć z czymś nawet z przełamaniem czegoś ciepłego. Co tutaj jeszcze? Myślę, że jest mało takich kolorów, które można by było wykorzystać na dolną powiekę. Jakimś pędzelkiem z kością, żeby właśnie podkreślenie dolnej powieki. Jest mało, dlatego że przewaga dosyć jasnych kolorów. Myślę, że takim kolorem, który sprawdziłby się na dolną powiekę, ja akurat użyłam tej purpury na dolną powiekę dzisiaj. Myślę, że ten czarny z drobinkami złotymi też by się mógł sprawdzić, oraz może ten trzeci od dołu z tej strony, dlatego że te dwa kolory, czyli z dołu, od tej strony drugi i trzeci są bardzo zbliżone. Powiedziałabym, że one są takie fioletowawo, szarawe, takie satynowe. Natomiast różnią się tym, że ten tutaj po środku ma dużo, dużo większą pigmentację, jest po prostu ciemniejszą wersją tego, czyli purpura, ciemniejsza wersja tego, takie szaro-fioletowe. Co dalej? Tutaj ten czarny z złotymi drobinkami. Co tutaj jeszcze? To jest ten właśnie różo-złoty. To jest ten kolor, który po prostu ma zerową pigmentację na oku, jest po prostu taki biało-szarawy. Tutaj jeszcze z kolorów takich, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to ten na dole. Ten na dole, czyli pierwsza kolumna. I ten na dole, on się nazywa Spoon Pearl. I to jest taki po prostu zimny, biało-srebrny kolor. I może właśnie ten zasłoczuję. Nie wiem, czy to będzie widać. Śliczny jest ten kolor. I może zasłoczuję jeszcze ten właśnie różo złoty, to są takie dwa. Ta paleta jest taka, bym powiedziała, chłodna, zimowa i bardzo świetlista. Tak się starałam sobie jeszcze zsłoczować. No może pokażę właśnie, jeszcze dwa palce powiedzmy wykorzystam. Ten, czyli tą ciemniejszą wersję, takiego powiedziałabym fioleto, szaro, nawet satynowe wykończenie, nawet takie lekko tony brązowe. I może tą purpurę jeszcze. Piękny, taki matowy. Tak, ten cień jest całkowicie matowy. Fiolet. Szczerze mówiąc, ja jestem osobiście bardzo zadowolona i powiem szczerze, że ja mam, szczerze mówiąc, często odmienne zdanie. Często jest tak, że ludzie się czymś zachwycają, ja widzę po prostu jakieś niedoskonałości tego. Natomiast tutaj powiem szczerze, ja jestem pozytywnie nastawiona. Nie oczekiwałam jakiejś nie wiadomo jakiej różnorodności, bo zamawiałam jednak zwiększoną kolorystycznie paletkę. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona właśnie chociażby z tych czterech cieni. Czyli te tak najbardziej, które powybierałam. Fajne jest też to, że można właśnie robić takie makijaże, bym powiedziała, nawet takie właśnie fajnie się wpasowały w ten mój sweterek dzisiejszy, który jest w takim kolorze, powiedziałabym, lawendowym takim dosyć. I ta paletka dla mnie jest taka właśnie świetlisto, fioletowo, lawendowa, szarawa, taka trochę zdystansowana, kompletnie inna od tamtej paletki, nie tylko Coblend. A szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest dosyć fajny pomysł na porę zimową. I fajny można wyczarować makijaż, naprawdę po prostu te cienie kompletnie po prostu odżywają, gdy po prostu nimi się bawimy na powiece. Więc ja jestem osobiście zadowolona. I tak jak powiedziałam, ten cień, który był z pigmentacją zerową na oku, po prostu naprawdę zabłysnął. Natomiast ten drugi od dołu, ten to faktycznie tutaj, on jest po prostu dla mnie do wyrzucenia. I fajne jest to, że właśnie są te dwa cienie, które fajnie mogą się sprawdzić w kącik oka, albo po prostu trochę wklepane na środek powieki. Co ciekawe, wydaje mi się, że jakość cieni tej paletki jest lepsza niż Coco Blend. Ja osobiście tak uważam. Dlatego, że odnośnie Coco Blend miałam trochę zarzutów. Między innymi do tego, że miałam dwa podstawowe zarzuty do Coco Blend, już wspominałam. Przede wszystkim bordowy cień, gdzie tak naprawdę ja potrafię pracować z cieniami, które się osypują. Nabrany, strzepany odpowiednim pędzelkiem i tak się trochę potrafi osypywać, więc tutaj trzeba było uważać. No, takie dosyć problematyczne. Natomiast jeżeli chodzi o
Coco Blend jeszcze te cienie takie, powiedziałabym, błyszczące, tam są takie w złotach, słabo wypadają wklepane palcem. Podobnego typu cienie są w Sliku i dużo lepiej wypadają. Natomiast te tutaj dwa cienie takie właśnie, które mają robić taki właśnie błysk, według mnie są dużo lepszej i pigmentacji i właśnie to, jak to właśnie współpracuje z powieką, dlatego że już pewne cienie już użyłam, już mogę się wypowiedzieć. Użyłam właśnie ten pierwszy od góry i on po prostu super po prostu zachował się na powiece, taki właśnie biało-szary, taki trochę nostalgiczny, taki trochę melancholijny, taki trochę rozmarzony. I właśnie robiłam załamanie trochę w tym kolorze, który na razie... Zastanawiam, może go tu wezmę. Który jest takim kolorem, powiedziałabym, kredowym, z takimi tonami takiego trochę przybrudzonego różu. Też ciekawy kolor. I potem pogłębiłam zagumianie tym, tą purpurą, która też poszła na dolną powiekę. Natomiast na cienek powieki wklepałam sobie ten i trochę też nałożyłam pędzelkiem właśnie ten różo złoty. Oczywiście tutaj mogę trochę pomrugać, ale pewnie to i tak nie zostanie oddane, ale zrobię zdjęcie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Powiem tak, według mnie jakościowo wypada lepiej i ma swój jakiś taki zamysł, to jest fajne. Kompletnie do wyrzucenia jest ten cień właśnie, ten tutaj drugi od dołu. A tak poza tym uważam, że świetna paletka, mi się osobiście bardzo podoba. I jak powiedziałam, jakościowo według mnie lepsze cienie. I też to jest inna struktura. Tam są takie w klimatach Slika, gdzie Slik wypadł lepiej, takie złote, takie błyszczące. Tutaj są trochę innego typu. Tutaj jest taki bardziej jedwabisty. A ten jest taki jedwabisty, kremowy, ale taki bardziej właśnie duochrom. To jest właśnie ciekawe. To jest trochę innego typu struktura. I to też ciekawiej wygląda na powiece. Wydaje mi się, że to mogą też fajne być cienie kogoś na całą powiekę. Tak, więc to są moje pierwsze wrażenia. Ja zdecydowanie polecam i powiem tak. Ta paletka, pomimo tego, że może nie jest aż tak bardzo różnorodna, o dziwo właśnie zaskakuje tym, że te kolory niby zbliżone są tak naprawdę kompletnie inne. I tu jest ta purpura, tu jest ten taki właśnie fioleto, brąz, szarość, tam tu jest złoto-róż i tu jest ten właśnie biało-srebrny. Jeszcze to chciałam powiedzieć, kwestia tutaj maty, nie maty, jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o wykończenia cieni. Teraz nie wiem, czy wszystkie dobrze opowiem. Idąc od tej strony, to jest mat, ten taki biało-szary. To jest ten właśnie cień, ten taki srebrny, czyli to jest takie wykończenie trochę satynowe. Tu jest też również ten złotorusz, jest również wykończenie satynowe. Jeżeli chodzi o ten na dole, ja go w ogóle skreślam, bo on po prostu jest nijaki. Te cienie są te dwa na dole satynowe, to jest taki kredowy, brudny róż. To jest taka też kredowa purpura. Nie mam już za bardzo palców, żeby użyć, ale nie wypowiedziałam. Ten wygląda na mat. A ten jest właśnie z takimi typowymi drobinkami, takimi właśnie złotymi. Ten ostatni u góry. Dziękuję za uwagę.